Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Live'ów Charytatywnych. Tym razem goszczę w mojej kanciapie z Kiturowego Zakopanego Bartka Zwijacza-Kozicę, przewodnika wysokogórskiego, pierwszej klasy, ratownika Topru, z którym dość często się wspinamy, jak tylko mamy okazję, a teraz czasu niestety coraz mniej. No i porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo ważnej rzeczy, i uważam, że to jest w zasadzie rzecz kluczowa. Dużo mnie Bartek w tym zakresie uczy, w jaki sposób wycieczki skiturowe planować w oparciu o metodę filtrowania 3x3. Jeżeli byliście na kursie lawinowym, to z pewnością teorię już łyknęliście, wiecie, o co chodzi w metodzie 3x3, a my dzisiaj pokażemy Wam na przykładzie realnej wycieczki, czyli wycieczki, którą chcemy zaplanować na jutro, czy nas w ogóle puści na tą wycieczkę metoda 3x3, czy jednak zagrożenie lawinowe i obecne warunki nie są sprzyjające, by właśnie tą wycieczkę zrobić. Także tak, warunki są trudne, było twardo, spadł świeży śnieg z wiatrem, trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Spróbujemy zaplanować wycieczkę w rejonie Hali Gościńcowej na którąś z przełęczy, Karp, Zawrat, Kozia Przełęcz. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dokładnie. Jutro. Słuchajcie, zgodnie z aktualnymi warunkami. Widać nas, że tak powiem, na kilku platformach, bo po raz pierwszy też mamy tutaj Instagram. Rzuciliśmy live'a na Instagrama, nie mam pojęcia, jak to działa, ale o ile wiem, nie można udostępnić tam ekranu, więc jeżeli macie Facebooka, osoby z Instagrama, to lepiej się przesiąść na Facebooka, bo będziemy udostępniać ekran, gdzie będziemy pracować między innymi na FATMAPie, czyli mapie pokazującej w rzucie 3D plan naszej wycieczki i też pokażemy kilka różnych patentów. Także zaczniemy zaraz, bo muszę najpierw powiedzieć o rzeczy arcyważnej. Live charytatywny, jak to live charytatywny, charakteryzuje się, że jest charytatywny. Czyli zbieramy kasę na fundację Pełną Życia. Uwaga, wklejam tutaj w komentarzu link. I jeżeli tradycyjnie, jeżeli będzie Wam się podobał ten live, i będziecie chcieli wesprzeć, odwdzięczyć się za wiedzę Bartka, to będziemy bardzo wdzięczni za dorzucenie 3, 4, 5 zł na konto fundacji, która robi bardzo ważne rzeczy i nawet ważniejsze niż planowanie wycieczki. A my zaczynamy w takim bądź razie robotę. No to Bartku, plan, powiedz jeszcze raz, jaki mamy plan i co chcemy zrobić, jaką wycieczkę? No chcemy się wybrać, żeby jutro w góry, żeby sobie jak którymś żlebem zjechać, prawda, w rejony Hali Gościńcowej, do Murowańca dojście i gdzieś powyżej. Myślałem, żeby zaplanować wycieczkę w oparciu o wejście na przełęcz Karp. Zobaczmy, czy da się tam wejść, zjechać, Zawrat, Kozia Przełęcz, tego typu cele, dość ambitne, wysokogórskie. Ale no, mogą nas warunki nie puścić i zaraz sobie to przeanalizujemy. Kroku, zgodnie z tą metodą filtrowania 3x3. To co, chcesz, żebym puścił najpierw FATMAP, czy... Może tak omówię na początek tą metodę. Dobra. Co to w ogóle jest za metoda? To jest zgodnie z taką teorią Muntera, zarządzania ryzykiem w sportach górskich. Nie możemy uniknąć ryzyka zupełnie. Wybierając się w góry, musimy założyć, że jakieś ryzyko istnieje. Czy to wybierzemy się latem? Jakieś ryzyko jest, no, różne tam są, no, poruszanie się w krótkim terenie, upadek z wysokości, dzikie zwierzęta. Zimą to ryzyko jest większe. No i zgodnie z założeniami Wernera Muntera chciał tak, żeby zredukować to ryzyko wycieczek zimowych do ryzyka letniego. I w związku z tym opracował taką teorię właśnie. Jedną z części tych teorii jest metoda filtrowania 3x3. Chodzi o to, żeby przez trzy różne czynniki, czyli czynniki, po pierwsze pogoda i warunki śniegowe, drugi czynnik to są warunki terenowe, trzeci czynnik to jest czynnik ludzki i w trzech jakby lokalizacjach oceniać sobie te czynniki i przez takie coraz drobniejsze sito jakby oceniać te warunki, czy w ogóle możemy iść na taką zaplanowaną wcześniej wycieczkę, czy nie. No i pierwszy filtr to jest, no tutaj jak sobie siedzimy w domu czy w schronisku, filtr regionalny, czyli planowanie w oparciu o mapy, przewodniki, internet, telefony do ekspertów. Ogólnie takie planowanie sobie w zaciszu domowym. Potem drugi filtr to już jest w terenie, czyli tam to tak zwany filtr lokalny, czyli jak okiem sięgnął, czyli dalej, w danej dolinie, w której się znajdujemy, już w terenie ocenianie tam poszczególnych zjawisk, czy pogodowych,
czy śniegu, ocena, czy no teren, czy nam się to wszystko zgadza z tym pierwotnym filtrem, tak samo czynnik ludzki. No i trzeci to już jest tak zwany filtr strefowy, właściwie wielokrotnie wykonywany, to już ocena konkretnego stoku, konkretnego miejsca, w którym się znajduje. Czyli przez te trzy czynniki razy trzy filtry różnego stopnia i to nam daje takie, no, takie planowanie całościowe wycieczki od planowania w domu poprzez już znalezienie się bezpośrednio w terenie. Także... Czyli co, zaczynamy, jesteśmy w chałupie, a wycieczkę chcemy jutro, czyli zaczynamy tak. od planowania. No pierwszy filtr regionalny w domu. A może jesteśmy... Bartek, zróbmy mały quiz, zobaczmy, bo jest trochę osób, tam widzę tu po nazwiskach, ogląda nas teraz 113 osób, część widzę tutaj po naszych kursach, ale nie tylko, osoby, które działają w górach. Napiszcie w komentarzach, ciekaw jestem, czy tutaj osoby na Facebooku wymienią wszystkie czynniki, które wpływają na wzrost zagrożenia lawinowego. Napiszcie proszę, jestem ciekaw, czy wymienicie wszystkie, a my no, dopełnimy to. Będziemy stopniowo o tym rozmawiać. Tak. Tak, tak, także taki mały quiz. No a my tymczasem przechodzimy do planowania. No bo jesteśmy w chałupie, wycieczka jutro przed nami, więc od czego zaczynamy to planowanie? Co robimy w domu? No dobrze było najpierw planowanie, to jest również plan czasowy, czy w ogóle jest to w realiach się mieści danego dnia, prawda? Dzień zimowy, krótki, no i dobrze byłoby skończyć tą wycieczkę, albo przynajmniej znaleźć się w jakimś terenie w miarę bezpiecznym, w okolicach schroniska, w jakiejś dolinie już prostej, przed zmrokiem. To wynika z różnych tam względów. Przede wszystkim no, po ciemku się trudniej poruszać. Jakbyśmy utknęli w trudnym terenie, już jakby się dzień skończył, no to może być kłopot dla nas. W razie jakiejś ewentualnej akcji ratunkowej też kłopot, bo śmigłowiec, na pewno wszyscy wiedzą, że w Tatrach w nocy nie lata. Nie lata w warunkach złej widoczności. Także na tą pomoc byśmy musieli czekać albo na wyprawę pieszą, która i tak musi dotrzeć w ciągu no, kilku godzin, no, albo do rana na ten śmigłowiec, żeby nas wydostał z trudnego terenu. To warto brać pod uwagę. No i po drugie to, że jednak wolniej się poruszamy po ciemku. Czyli jakieś planowanie czasu. Tym się może nie będziemy szczegółowo zajmować i powiem tylko pokrótce, że no, na mapach Tatrzańskiego Parku Narodowego są te czasy podane, tylko to są czasy letnie. Musimy uwzględnić specyfikę zimy, prawda, troszkę te czasy przedłużyć, zależnie od tego, jaki śnieg jest, prawda, jak są takie betony, jak były do niedawna, no to bardzo sprawnie się można poruszać, bardzo szybko, w rakach oczywiście, natomiast trzeba bardzo uważać, to jest inny aspekt, natomiast jak sypnie śniegiem, tak jak to się stało w tym tygodniu, no to utrudnione poruszanie się z buta, to już w ogóle, ale nawet na nartach skitrowych troszkę wolniej, czyli ten czynnik czasowy. Tą wycieczkę pod względem czasu musimy zaplanować. Druga sprawa, no to prognoza pogody. To może wrzućmy. Przechodzimy, dobra. Prognoza pogody. Widzę tu sobie... w komentarzach, Łukasz wrzucił tu na grubo, chyba świeżo po kursie. Bardzo dobrze. Temperatura, wiatr, słońce, nachylenie stoku, rodzaj formacji, opad, struktura pokrywy śnieżnej, wystawa i czynnik ludzki. Wszystko, Bartek, czy coś pominął Łukasz? Patrzę, czy wszystko, bo tak jest w różnej kolejności. Na pewno chylenie stoku, wiatr jako taki główny czynnik, twórca lawin typu deska śnieżna. Co by tu brakowało? Temperatura jest, ale jestem równa. No, zobaczymy chyba, po kolei, tak. Ale Łukasz... Większość na pewno jest. Piątka. Prawdopodobnie piątka, to jeszcze zobaczymy. Okej, okay, udostępniamy, słuchajcie, nasz ekran, także raz jeszcze przypominam, że osoby, które oglądają nas na Instagramie, to lepiej przerzućcie się na Facebooka, bo chociaż wiem, że jest fopa, bo tam będziemy wyświetlać nasz ekran, a na ekranie pokażemy kilka fajnych rzeczy. Dobra, to udostępniam ekran i zaczynamy od pogody. Tak, tu mamy wpisane Meteo Blue, pogoda na Kasprowy Wierch. Tak, jedna z prognoz pogody, która interpeluje od razu pogodowe danego szczytu, ponieważ to jest bliska okolica Kasprowy Wierch, terenu, gdzie chcą się poruszać, no można by też rzucić tam Świnicę, z tego co pamiętam, Rysy na przykład są, ale w tych, no Kasprowy Wierch to akurat będzie w pobliżu, także dla nas dobre przybliżenie.
No i patrzmy, co to się jutro dzieje. To jest, co jest ważne w tych komunikatach pogodowych. Pogoda na najbliższy dzień, na planowaną wycieczkę, ale również warto prześledzić też historię pogody, co się działo w dni poprzednie. Tak do 3 dni wstecz, jakbyśmy wiedzieli to, to bardzo nam to pomoże w planowaniu wycieczki. Czyli popatrzmy, co się dzieje w piątek. Tu mamy czwartek na razie, to klikniemy piątek. Zobaczmy sobie, czyli jutro. Opad śniegu praktycznie cały dzień będzie dokładać po kilka centymetrów na godzinę. Całościowy opad, no co bierzemy pod uwagę? Czyli wielkość opadu to około 10 cm na jutro jest takie prognozowane. Równomiernie rozłożone w czasie przez cały dzień. Ale co poza tym opadem? Prędkość wiatru oczywiście. Tu mamy taką prędkość no maksymalnie ponad 60 km na godzinę. Od 30 praktycznie no, wiać będzie cały czas. Pamiętajmy o tym, że mniej więcej od 25 km na godzinę rozpoczyna się transport śniegu i możemy zakładać, że od tej prędkości wiatru 25 km na godzinę i wzwyż na stronach zawiecznych będzie tego śniegu co najmniej 2 razy więcej niż w terenie, gdzie bez wpływu wiatru, czyli gdzieś niżej w lesie na przykład, czy z prognozy pogody wynikającym, także tego śniegu no, dla 25 km na godzinę 2 razy więcej, ale dla 50 km na godzinę już będzie 3 razy więcej, no i zależnie od tej prędkości wiatru coraz więcej na stronach zawiecznych. Ten śnieg będzie wywiewany ze stron nawiecznych, tam będzie utwardzona taka ta pokrywa śnieżna, miejsca, zagłębienia terenowe będą wypełnione śniegiem, także no, patrzmy, poza prędkością to ważny jest kierunek wiatru, która strona będzie nawieczna, która zawieczna. Czyli przeważnie NW i NNW tam już w nocy, czyli północny zachód to strona nawieczna, skąd wieje wiatr, natomiast stoki zawieczne to przede wszystkim będą południowo-wschodnie te wystawy. Pod kątem naszych planowanych wycieczek to dobrze byłoby też na mapę popatrzeć. Dobra, tutaj, to przeskakujemy na mapę. Popatrzmy, pierwszy etap to Przełęcz Karp. Zwróćmy sobie uwagę na... Dobra, to już tu znajdziemy. Tu mamy Świnicę, musimy obrócić. Dla osób, które nie znają tego narzędzia, narzędzie nazywa się FATMAP i bardzo pomaga w planowaniu wycieczki. Tu mamy mały kościelec, więc tu będzie karp. Tu nie, na ten Przełęczy Karp. Tu mamy czyli karp. Tak, ten bardziej interesujący zjazd ekstremalny do kierunku Czarnego Stawu ma wystawę wschodnią, prawie dokładnie. Czy mamy tu możliwość takiej klasycznej mapy? Jakby ten, żeby... Zaraz tu popatrzymy. Żeby ją zorientować na północ. O, tu mamy wystawy. Czyli tu mamy... Wystawa stoku, no to jest tak, jak narciarz jedzie i w którą stronę patrzy, nie? Czyli... Czyli tutaj... W większości nasz zjazd będzie na północnej, na stokach północnych. Dobrze mówię? No wschodnie moim zdaniem, nie? Bo to ten żleb, nie? A, tutaj, zobaczysz. Tak. Tak jest. Czyli podejście od Zielonego Stawu, jeśli byśmy tak zaplanowali, że podchodzimy sobie od Zielonego Stawu łagodniejszym terenem po wystawach głównie zachodnich, strona tak bardziej nawieczna, w tym przypadku jutrzejszej prognozy pogody, zjazd na stronę wschodnią, czyli na zawieczną, czyli w dużej ilości śniegu. No dobrze, wróćmy do prognozy pogody jeszcze. Dobrze, czyli możemy się spodziewać, no, że tego śniegu będzie jutro dość dużo na stronach zawiecznych. Popatrzmy jeszcze w takim razie, co się działo wcześniej. Dzisiejszy dzień mamy na prognozie pogody jeszcze i porównamy z tym, co widzieliśmy w terenie, czyli czwartek. Padał śnieg na pewno, spadło go około 10 cm również. Patrzmy, o ile tutaj cały dzień się jeszcze zachował. O ile prognozy pogody, dość dużo jest tych stron z prognozami pogody,
gorzej się dokopać do jakichś takich archiwaliów, tak? Historii pogody. To też w planowaniu wycieczki się przydaje. Z tej historii pogody wynika komunikat lawinowy, także do tego komunikatu jeszcze przejdziemy, ale tutaj chociaż ten dzień dzisiejszy prześledźmy. Wiał silny wiatr, nawet Zakopane się odczuwało. Warunki takie, że w góry to tam niechętnie, ja się nie wybierałem, nie wiem jak ty, Mateusz. Nie, gdzie tam? Ja dość konkretnie wiał. Zawierucha była nawet Zakopanem. No wiał, tu jak widać, 70 km na godzinę. Gdzieś tam słyszałem, że nawet porywy przekraczały 100 km na godzinę w górach. Głównie kierunki zachodnie tutaj. Zachodnie z lekkim takim czasem odbiciem NW, WSW, WNW. Czyli możemy się spodziewać, że ponieważ zachodnio, na tych wschodnich wystawach już po dzisiejszym dniu będzie sporo śniegu. A prześledźmy, co było wcześniej. Tu oczywiście nie zobaczymy tego. Trzeba się dogrzebać do danych archiwalnych. Natomiast ja byłem w górach wczoraj. Był ładny dzień słoneczny, bezwietrzny. Była taka umiarkowanie niska temperatura, ale w słońcu. I pokrywa starego śniegu była taka no, wyraźnie twarda. Poza zagłębieniami, gdzie wcześniejsze wiatry z opadami śniegu pozagłębiały, czyli w żlebach, w nieckach, w depresjach tego śniegu było więcej, natomiast grzbiety, jakieś bardziej rozległe pola śnieżne, nazwijmy to, były polami lodowymi. Czyli na to twarde sypnęło śniegiem z wiatrem, ponieważ temperatura spadła, nie związało się to. Korzystnie jest, tu od razu będziemy wplatać różne takie tematy lawinowe, prawda? Korzystnie jest najlepiej dla nowej pokrywy śnieżnej, żeby ona przy dość wysokiej temperaturze blisko zera, ale najlepiej jakby deszcz zaczął padać i ten deszcz przerodził się w śnieg, wtedy łączy się nowa pokrywa śnieżna ze starą. Natomiast taka sytuacja, która miała miejsce wczoraj, to niekorzystna, dlatego że na zlodowaciałą pokrywę, zbetonowany śnieg, przy niskiej temperaturze spadł nowy opad, do tego z wiatrem przeniesiony, czyli ogólnie korzystnie. To się powtórzy jutro. Już nam tutaj nie bardzo to gra. Już bym sugerował zmianę planów poza tymi źlebami w Sobogórskim, ale zobaczmy, co się będzie działo dalej. Dobrze, prognoza pogody, historia pogody. Sprawdźmy jeszcze komunikat lawinowy. Dobra, to sprawdzamy ciach. Mamy trójka, zagrożenie znaczne. Tu jak widzicie, no to nie jest jedyna cyferka. Komunikat jest od kilku przynajmniej lat bardziej rozbudowany. Jest z reguły podział przed południem, po południu. Dla dnia jutrzejszego, bo to jest prognozowany oczywiście stopień zagrożenia lawinowego, ogłaszany wieczorem, no 17-18 godzina dnia dzisiejszego na następny dzień, czyli na jutro. Czyli on jest związany z prognozą pogody również. Widzimy, że przed południem, po południu to się nie różni się w ogóle, praktycznie te same obrazki, ta sama grafika. Na wiosnę ma to większe znaczenie, kiedy wpływ temperatury jest większy dla pokrywy śnieżnej. Widzimy natomiast, że jest zmiana wysokości, gdzie ten stopień zagrożenia lawinowego jakby się zmieniał. Około 1700 metrów nad poziomem morza, powyżej trzeci stopień zagrożenia lawinowego. To oczywiście jest taka płynna granica, no bo to nie jest, za dużo jest zmiennych w terenie, w śniegu, jaki jest, jaki sypnie, w pogodzie, prawda, też nie jest taka do końca przewidywalna. Także 1700, ale kark, czyli pierwszy cel, na który chcemy się wybrać, to jest 1854 metry nad poziomem morza, to już na pewno wkroczymy w tą strefę trzeciego stopnia zagrożenia lawinowego. Kolejne, jakie tu widzimy, ikonki. Na prawo patrząc, no to jest główny problem lawinowy, to się nazywa. I tu widzimy taki balon wiatrowy. To można kliknąć nawet dalej. Kliknij na ten może, znaczy nie na to, na ten wiatr. O, na to. Mamy opis tego. Śnieg przewiany, czyli działalność wiatru jako główny budowniczy lawin na najbliższą porę. O, i tu mamy, to, tu to mamy, jest tylko to jest też rozwinięcie tej tabeli. Główne problemy lawinowe tam są wymienione, warto sobie na to popatrzeć. I kolejna ikonka to jest róża wiatrów i mamy zaciemnione wystawy bardziej niebezpieczne. No i pokrywa nam się to wystawy niekorzystne. Zachodnimi i zbliżonymi do zachodnich, czyli północno-zachodnie i południowo-zachodnie.
Jak widzimy, wynika nam to z tej historii pogody, czyli strony z reguły zawieczne. Oczywiście tu mówimy o tych nawiecznych, zawiecznych. Warto zwrócić uwagę, że w górach skomplikowanych typu alpejskiego to nie jest taka prosta sytuacja też, że jest wiatr zachodni, no to nawieczna jest zachodnia, a zawieczna wschodnia, bo są przełęcze, gdzie występuje efekt dyszy, czyli wiatr przyspiesza lokalnie w tej przełęczy, następnie zwalnia za przełęczą, ale zmienia kierunek, czyli odkłada nie tylko na stronie jakby nawiecznej, powiedzmy, że się pogubiłem w tych kierunkach, ale tej po drugiej stronie przełęczy, ale również po bocznych ścianach przełęczy. Do tego z większą prędkością, czyli przenosi większe ilości śniegu. Są też zawirowania, załamania grani, gdzie też będą wiatry tworzyć takie rotory, zmieniać kierunek, lokalnie odkładać śnieg w innym miejscu, niż to wynika z ogólnego kierunku wiatru. Także, żeby nie było tak różowo, to panie Bartku, więcej zmian. To robi się bardzo skomplikowane. Czyli co można, jak mówił klasyk, to co można, jak nic nie można, skoro jest to dość skomplikowane, ale czyli tak, mamy pogodę, mamy komunikat lawinowy. I historię pogody jeszcze. W zasadzie jeszcze tutaj może przedstawmy jedną rzecz, czyli komentarz TOPR-u, bo w zasadzie jest to też warto przeczytać. Wygodna sprawa. Także, czyli tutaj widzicie na swoich ekranach, świeży przewiany śnieg zalega na twardym i bardzo twardym starym śniegu. W wielu miejscach depozyty śnieżne w postaci poduch i pól śnieżnych. Prognozowany opad śniegu wraz z wiatrem pogorszy warunki lawinowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na depozyty nawianego śniegu w depresjach, pod ścianami i w rejonie grani. I w zasadzie to idealnie się skłania lawina pod Wołowcem, kiedy zeszła wczoraj? Wczoraj chyba, czy dwa dni temu. Dzisiaj. Chyba wczoraj. Wczoraj, bo jeszcze druga zeszła, nie wiem czy... Tak, a to nie zarejestrowała drugiej. I tam wypadek, ofiara śmiertelna. O kurczę. To nie zarejestrowałem na Słowacji, no to, także no jak widzicie, tutaj jest wielki komfort, że taki komentarz się pojawia. Rejon Doliny Kamienistej, która teraz załomi, tak. Więc tutaj no, macie praktycznie gotowiec, bo jak jeździmy do Kosowa czy na Bałkany, no to jest nasz lokalny przewodnik, który wychodzi, patrzy, w którą stronę wiatr wiał i śnieg, no i interpretuje sam jeden, a tu cała organizacja. No ten komunikat lawinowy, jeśli jest przez takie konkretne służby lawinowe, no w Tatrach Polskich TOPR, nie? Ale to taki wyszkolony ratownik, tak zwany lawinowiec, który się uczy na specjalnych kursach, dużo praktyki w terenie ma, także jest tej dużo informacji, w tym komunikacie jest przekazane, a jak pójdziemy w jakieś dzikie góry, to musimy bazować na swoim doświadczeniu. Nie zawsze jest ten komunikat lawinowy. Nie wiem, jak tam w Kosowie, czy ogłaszają? Nie, bo tam nie ma w ogóle służb ratunkowych. No to jak nie ma, to musimy bazować na swojej wiedzy tej historii pogody, czyli obserwować, nie? Z dnia na dzień, tak. jak się zmienia ta pokrywa śnieżna, jakie są warunki pogodowe, wiatr, kierunek wiatru, nasłonecznienie, ten wzrost temperatury lub duże mrozy i to wszystko warto sobie odnotowywać i tak planować na podstawie tego kolejne wycieczki. Samemu oceniać jakby. Ale fajną rzecz zrobili w Kosowie, bo tam się ta turystyka kształtuje, narciarska, i założyli fanpage, gdzie dzień w dzień mówią, jakie warunki są w danym rejonie, ale tak dość dokładnie. Temperatura, ile śniegu spadło, czyli jakby skrzyknęło się 5-10 znajomych, każdy z innego regionu, i codziennie wrzuca, żeby inni mogli widzieć, bo tam nawet wypadek śmiertelny to był kilka lat temu w obrębie wyciągu narciarskiego. Proszę. Gość zjechał kawałeczek w taki leśny teren i w tym leśnym terenie go zakopało, no, nie zdążyli go odratować i stoją takie dwie wielkie skrzyżowane narty tuż przy wyciągu jako symbol. No, ale wracajmy do tematu planowania, a historię będę opowiadać. Cały czas jesteśmy przy pierwszym filtrze, tak. I przy pierwszym czynniku, prawda? Czyli czynnik śnieżno-pogodowy. Kolejna rzecz, teren. W teren to powinniśmy wziąć sobie właśnie mapę, no to może wrzućmy tą FATMAP. Dobra, to wrzucamy FATMAP, ale jeżeli pozwolisz, bo mam taką tradycję, że co 15 minut mniej więcej live'a będę wrzucać, dlaczego my się tu spotykamy. A no, jest to live charytatywny, no i chcemy wesprzeć Fundację Pełną Życia. Także uwaga, wysyłam w komentarzu tutaj link, gdzie możecie wpłacać kasę, więc jeżeli
chcecie docenić wiedzę, którą wam sprzedaje Bartek kompletnie for free i możecie ją w kapciach tutaj odbierać, no to możecie się odwdzięczyć właśnie w ten sposób, dorzucając symboliczne 5 zł do fundacji. A my w takim bądź razie przechodzimy do mapy. Do fat mapy. Dobra, to czyli wyłączymy sobie to? Może wrzućmy sobie teraz na strumienie w tej fat mapie. Mamy takie na strumienie. No i właśnie, planując wycieczkę, powinniśmy właśnie siąść sobie z mapą i wyłapać jakieś takie elementy, momenty kluczowe w czasie tej naszej wycieczki. Czyli głównie interesują nas stromizny większe niż 30 stopni. Do 30 stopni bardzo rzadko schodzą lawiny. Oczywiście weźmy też pod uwagę stopień zagrożenia lawinowego i nasz wpływ przy danym stopniu zagrożenia lawinowego na pokrywę śnieżną. Przypomnę, że bo to na większości kursów lawinowych, tutaj pewno uczestnicy takich kursów są, no jest to informacja taka podawana, prawda, większość zresztą z tych, co tutaj sobie rozmawiamy, jest podawana, ale jeszcze dla uzupełnienia, to dla uporządkowania będziemy o tym rozmawiać. Czyli przy pierwszym stopniu zakładamy, że punktowo oddziałujemy na pokrywę śnieżną, czyli nasza masa ciała i zależnie od tego, co robimy, no to mnożnik dla tej masy ciała w ocenie wpływu na tą pokrywę śnieżną. Przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego już bierzemy pod uwagę obszar wokół nas od 20 do 50 metrów w każdą stronę, no, czyli taki jakby okrągi, tak oceniamy na strumienie, prawda, maksymalne, jakie występuje w obszarze tym naszym. Przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego już powinniśmy wziąć pod uwagę cały stok. Czyli w realnych warunkach tak na jutro, trzeci stopień zagrożenia lawinowego, rejon przełęczy karp, no to już trzeci stopień będzie, czyli próbujemy wyłapać na strumienie większe niż 30 stopni, 30, 35, 40 ewentualnie. Obróćmy sobie, da radę, od strony zielonego stawu, otwórz mapę, linia podejścia tu jest na zielono, z żółtymi obszarami, tak? Czyli gdzie niegdzie tam te 30 stopni będzie przekroczone, ale w, no powiedzmy, nie tak dużym obszarze. Jeszcze to nieźle wygląda. Jak obrócimy na drugą stronę, obróćmy teraz na stronę czarnego stawu, czyli planowaną linię zjazdu, czerwono. Tu na pewno jest więcej niż 30 stopni. Po kolorach no to na strumienie większe. Ja skorzystam z takich pomocy naukowych, bo jak to możemy sobie ocenić? Siedząc w domu, bo siedzimy jeszcze w domu, jest takie narzędzie jak FatMap. Tu możemy po kolorach, popatrzmy, jak co te dane kolory oznaczają. Czerwone teraz, to już powyżej 35. Powyżej 35 stopni. Ja sięgnę do takiego przewodnika, gdzie mam dla poszczególnych żlebów wypisane maksymalne na strumienia, żeby tutaj się nie sięgać do pamięci, tylko. A co za przewodnik, to zdradź tą tajemną wiedzę. Sobogórskie. A Rzeczkowskiego. Rzeczkowski Wala. To klasyka. Nasz ciasto wysokogórskie w polskich Tatrach Wysokich. I tu akurat są średnie nachylenia, ale są maksymalne. I te nas interesują przy planowaniu wycieczki. Niech znajdę. Otoczenie Holi Gąsienicowej. Mamy przełęcz karp. O ile wiem, chyba jeszcze jest w sprzedaży, tak? Był jakiś dodruk. Dodruk był, któryś wydał. Jakbyś mógł pokazać do kamery, to jest taki mały podręcznik, może wam się przydać, bo to są bardzo ciekawe linie są niektóre porysowane. Tylko Tatry Wysokie, ale dużo ciekawych linii. Tu podają tak, z przełęczy karp do czarnego stawu gąsienicowego maksymalne na strumienie 39 stopni. Na drugą stronę, z przełęczy karp na stronę zielonego stawu gąsienicowego. To będzie linia. Tu mamy. Tu nie podają maksymalnego, bo jest dużo mniejszy. W każdym razie, to skupmy się na tym czarnym stawie. 39 stopni. To korzystając z przewodnika, autorzy na pewno to dokładnie zmierzyli w terenie. My przygotowując się w domu jeszcze, możemy skorzystać z mapy. Mam tu mapę 1 do 25 tysięcy
Tatry polskie ogólnie, ale zaraz znajdę rejon. Czy karp. Dobrze. I skorzystam z przymiaru. Klasyczne narzędzie. Rozsłonię trochę lampkę, żeby było bardziej widać lampę. To jest mapę. Coś takiego? Tu pokażę może. To jest taki przymiar, może to słabo widać, ale z lupką jeszcze, plastikowy. Natomiast jest tutaj podziałka dostosowana dla skali 1 do 25 tysięcy z poziomicami co 20 metrów i dla skali, dla map 1 do 50 tysięcy z poziomicami co 20 metrów również. No i teraz po prostu tu mi się kreseczki dla poszczególnych stopni i coraz mi się bardziej zagęszczają i muszę tak przymierzyć do warstwicy. To się muszę przyłożyć. Przyłączę karp. Czekaj, to wezmę tutaj przybliżenie, to uwaga. Patrzcie, tak, Amazona robota. W biurze, ale... Muszę znaleźć na przełęcz karp. Mam tutaj stronę i próbuję te warstwice to przyrównać. No, tak mniej więcej mi to wyszło. 40 stopni. Czyli zbliżone, ale dla mapy, jak się przyjrzymy bliżej, w terenie wysokogórskim, skalistym, już te warstwice nie są po skałach narysowane. Tak? I to już także na strumieniu dość duże. No przyjmijmy to 39 stopni za autorami przewodnika narciarstwo wysokogórskie w Tatrach Wysokich. Czyli mamy ten moment kluczowy. Będzie to 39 stopni. No i teraz kolejne etapy. To, dalej byśmy sobie szli na zabrat, tak? To tak, ale w zasadzie pytanie tutaj przy analizie karbu, czyli naszego pierwszego celu i trójce lawinowej i komunikatu, który właśnie przeczytaliśmy, to w zasadzie nasza wycieczka się skończyła. Już się skończyła, tak, no bo później przejdziemy sobie do metody redukcyjnej, która jest potwierdzeniem jak metody, uzupełnieniem metody filtrowania 3x3, ale taka podstawowa metoda redukcji mówi nam właśnie, że przy drugim stopniu powinniśmy unikać stoków na strumieniu 40 stopni i więcej i strąbszych, przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego 35 stopni i większym na strumieniu. Czyli już nas tutaj sama definicja trzeciego stopnia nie puszcza. Natomiast to jest jakby taka dla początkujących ta metoda redukcyjna. Ta bardziej zaawansowana metoda redukcyjna dopuszcza inne czynniki redukcyjne, które być może nas tutaj jeszcze puszczą. To może o tej metodzie redukcyjnej tutaj, żebyśmy mogli rozmawiać, to jest takie jakby metoda filtrowania, to jest takie tutaj planowanie, filtrowanie, przemyślanie, przede wszystkim analiza, podejmowanie decyzji, iść, nie iść, ewentualnie jaką trasę wybrać. Natomiast jak mamy jakieś wątpliwości, to mamy cyferki konkretne w tej metodzie redukcyjnej, gdzie do wzoru dzielenia, do licznika, czyli u góry, przyjmujemy potencjał zagrożenia lawinowego i to jest 2 do potęgi, który jest stopień zagrożenia. Troszkę bardziej skomplikowany niż zwykły stopień zagrożenia, czyli dla jedynki to jest średnio 2, dla drugiego stopnia zagrożenia lawinowego to jest 4, dla trzeciego jest to 8. Przy większej wiedzy można troszkę te potencjały zmieniać, ale w niewielkim zakresie, czyli jak wyszło nam z jakichś analiz, że ta trójka jest mocna, jak to się mówi, że powinniśmy bardziej uważać, no to więcej niż 8, ten potencjał zagrożenia. Jak słaba trójka na granicy, no to możemy tak od 6, powiedzmy 6, 7 albo 8 przyjąć, jeśli mocniejsza to 9, 10, 11, 12 nawet potencjał zagrożenia. Przyjmijmy 8 dla karbu, czyli mamy w liczniku 8 i powinniśmy to podzielić przez kolejne czynniki redukcyjne. Są trzy grupy tych czynników redukcyjnych. Pierwsza grupa to jest ze względu na nastromienie terenu i tam mamy przy rezygnacji ze stoków od 40 stopni w górę, czyli strąbszych niż 40 stopni, mamy współczynnik redukcyjny równy 2. Jeśli ze stoków o nastromieniu 35 i strąbszych zrezygnujemy, to 3, a jeśli pozostaniemy poniżej 35 stopni, to 4. Tu możemy zrezygnować tylko, powiedzmy, że 139 stopni z 40, czyli współczynnik redukcyjny 2. Dzielimy
I jeszcze jest taka uwaga, że przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego musimy z tej pierwszej grupy współczynników redukcyjnych skorzystać. Przy drugim, pierwszym nie musimy, ale przy trójce musimy. Korzystamy z niego, dzielimy przez dwa, mamy cztery. Jeszcze za dużo. Chodzi o to, żeby zredukować do jedności albo poniżej. Cztery to jeszcze za dużo, tak? Czyli bierzemy drugą grupę czynników redukcyjnych. Tam mamy albo rezygnacja z sektora północnego, to jest dwa. Rezygnacja z sektora północnego i pokrewnych, połówki całej, od północnego wschodu przez północ aż przez, przepraszam, się nie zamotał, czyli północ i wschód rezygnujemy, z zachodu nie rezygnujemy, ale za to z północnego zachodu rezygnujemy i z południowego wschodu. Czyli taka połówka jakby całej tej róży wiatrów, z tym, że przesunięta jeszcze zajmuje wschód. W przypadku karbu nie możemy z tego zrezygnować, bo na wschód będziemy zjeżdżać, tam z lekkim może zboczeniem na północ, czyli karb odpada, czyli tylko z północnego, czyli tylko ze współczynnika 2 skorzystamy, z tego 3 nie. Jest jeszcze stopień 4 dla tej klasy czynników redukcyjnych i to jest rezygnacja ze stoków podanych w komunikacie lawinowym. Tu te wschodnie były chyba... Tu były podane... Jeszcze. No wschodnie są na ciemno, czyli, tak. Czyli niestety skarbem się w tym nie zmieścimy. No niestety tylko dwa, dzielimy jeszcze cztery przez dwa, mamy dwa. Jeszcze jest trzecia grupa czynników redukcyjnych, mała grupa. Mała grupa to jest do czterech osób. Współczynnik redukcyjny dwa, czynnik redukcyjny dwa. Bartku, to jest strasznie skomplikowane. Ale wyliczam, że jednak z tego karby się udało, byśmy zredukowali do jednego, tylko bardzo, bardzo uważnie w małej grupie z odstępami. No i oczywiście cały czas analizując teren. A jak jesteśmy przy karbie, no bo myślę, że to pytanie każdy, kto z karbu zjeżdżał, czy na karb podchodził, no to musi zadać to pytanie. No trójka, tak, trójka to jest wysoki stopień, ale w zasadzie dwójka przy nastromieniu 39 stopni, no to też już jest spore zagrożenie, a tu lawiny coś gdzieś chcą schodzić z tego karbu. Dlaczego? Nieraz może być tak, że bardzo źle te śniegi wyglądają, jest duże zagrożenie i tak nieraz było obserwowane w pracy ratowników, że trzeci stopień, gdzieś tam wypadek lawinowy, kogoś tam transportują, patrzą, jakaś grupa gdzieś daleko idzie, po takich stokach, że się włos jeży na głowie, no i przechodzą, nic się nie dzieje, po prostu ktoś ma szczęście. Niestety, jak chcemy się bawić zimą w górach, to ktoś bardzo ostrożny praktycznie nie wyjdzie na ten śnieg, bardzo rzadko, kilka dni w roku pójdzie, będą takie warunki, że będzie no pewna pogoda, pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, bez żadnych tam niebezpieczeństw, natomiast będzie bardzo rzadko. A ktoś, kto będzie bardzo dużo ryzykował, w końcu no przekroczy tą cienką linię i może się stać wypadek. Także, żeby się dobrze bawić, a być w miarę bezpiecznym, trzeba jakby po środku się poruszać. Z pewnym ryzykiem, ale to ryzyko musi być przez nas zaplanowane. Tak mniej więcej. No i jeszcze jednak karp jest strasznie uczęszczaną przełęczą, nie? I... Tak. Dochodzi taki czynnik, gdzie tam często przejeżdżany stok możemy traktować, tam jeszcze można zredukować o dwa. Ostatnio od tego jakby się odchodzi w tym lawinoznawstwie, dlatego że to jest takie nie do końca pewne do oceny, prawda? Czy stok jest regularnie przejeżdżany, tak jak karb na przykład, prawda? Mhm. Może być tak, że były opady śniegu, nikogo tam nie było przez dłuższy czas i my potraktujemy go jako regularnie przejeżdżany, a on taki nie był. No bo tak. Takie regularne przejeżdżanie jednak odpręża tą pokrywę śnieżną. Jakiś tam kamikadze pierwszy zaryzykuje, lawina nie zejdzie, ale te śniegi ze sobą się przez te większe przejeżdżanie łączą. Nie? Jest ten stok troszkę taki utrwalony, trochę bardziej bezpieczny, nie mówiąc, że bardziej stabilny, nie mówiąc o tym, no, pewności nigdy nie ma, że po setce narciarzy i też może w końcu zejść lawina. Może się nieco zmienią warunki. No to może wróćmy w takim razie do naszego planowania wycieczki. Planowałeś karp, a potem zawrat? Tak.
I pytanie, czy dalej się trzymamy tego planu, czy... No zostaniemy przy karbie. Już karb jest tak na granicy, to co wyliczam, i to już naprawdę przy bardzo dużej ostrożności. No to... A to jest dopiero drugi czynnik, który, prawda, czyli w pierwszym filtrze w domu, filtr regionalny, czynnik śniegowo-pogodowy i czynnik terenowy sobie opracowaliśmy. Natomiast został nam jeszcze czynnik ludzki. To jak już mówiłem w metodzie redukcyjnej, bierzemy pod uwagę, jaka jest duża grupa. W tej metodzie redukcyjnej ma to znaczenie, czy właśnie, czy mała grupa. Mała grupa to jest do 4 osób, tak się przyjmuje. Duża grupa do 8. Powyżej 8 to jest bardzo duża grupa i raczej w taki teren wysokogórski aż tak duże grupy nie powinny się razem poruszać. Musimy też brać pod uwagę to, jak inni ludzie są też koło nas, prawda? Że jednak my z nimi, jak się połączymy, to z małej stworzymy dużą grupę. I to już wtedy się zmieniają znacznie te warunki. Natomiast poza liczebnością grupy, to bierzemy pod uwagę, kto jest w tej grupie. Czyli jak idziemy na narty, jak to umie jeździć na nartach, bo ktoś słabiej jeżdżący na przykład, jest ryzyko upadku i tu warto wziąć pod uwagę to, że przy upadku pokrywa śnieżna jest bardziej narażona na większe obciążenie po prostu. Tą masę człowieka, który zjeżdża spokojnie, to się mnoży razy 3 dla obliczania obciążeń. Jak ktoś dynamicznie, no to już tam 4-5, ale jak się ktoś przewróci, no to już 6-7 mas ciała, prawda? Czy nawet do 10 dochodzi, jeśli dojdzie do tego skok z nawisu, z muldy terenowej jakiejś. Także takie tutaj mnożniki występują. Czyli tak, kto jaką ma kondycję narciarską, jaką ma kondycję fizyczną, czy nie opóźni wycieczki, jakieś najsłabsze ogniwo, prawda, w planowanym naszym zespole, czy grupa jest zdyscyplinowana, bo może się okazać, że podejmuje jakieś decyzje, nie, może tu kończmy, nie zjeżdżamy tym żlebem, a ktoś się wyłamie, nie, ja tu nie po to przyszedłem, żeby się wycofywać, tylko jadę. Nie? I mogą z tego wyniknąć różne takie dziwne przypadki. I ciche dni. I ciche dni, jak się wszystko dobrze skończy pod względem wypadkowym, no, albo wypadkiem jakimś. Okej, okay, czyli grupa. Jeszcze jakiś mamy czynnik, który zakładam? Nie, omówiliśmy te 3 czynniki. Okej, okay, czyli przechodzimy, no w zasadzie akurat przy naszej wycieczce i trzecim stopniu zagrożenia, no to nas ten karp nie puścił za bardzo. Nie bardzo. Ja bym właśnie, jeśli byśmy naprawdę mieli jutro na tą wycieczkę, to starałbym się, żeby grupa była nie była za duża, czyli jeszcze 1-2 osoby byśmy dokoptowali, nie więcej niż 4. I idąc sobie od murowańca, oceniali te śniegi już w ramach filtru i lokalnego, i strefowego, od strony zielonego stawu, gdzie są mniejsze nastromienia, gdzie trzymamy się od tych bardziej stromych ścian z dala. Jeśli byśmy ocenili, że ta trójka jest tak zwana słaba, to wtedy można by próbować skarbu, natomiast no, wiadomo, wszystko, decyzje trzeba by podejmować jeszcze na miejscu. Karp to moim zdaniem takie maksimum na jutro, natomiast na zawrot już bym się nie pchał. Okay. Już tam są inne wystawy, większe nastromienia. Czyli tak, plan na jutro, idąc według tego, co powiedzieliśmy, startujemy z murowańca, idziemy przez zielony staw i co robimy po drodze? Czy w ogóle może tak naprawdę załóżmy, że podchodzimy z Kuźnic, obudziliśmy się rano, budzimy się jutro rano, I co następuje? Z Kuźnic do Murowańca. No, mamy 2 szlaki do wyboru, tak? Czyli przez Jaworzynkę i przez Boczań. One oba są narażone na lawiny również. Tu nie możemy ich zlekceważyć, że tam w większości w lesie i taki dobry szlak. Tam bywały wypadki lawinowe z ofiarami śmiertelnymi. Przede wszystkim idąc przez Boczań, no to jest za skupnią płazem Żlebroja, gdzie przynajmniej 2 osoby zginęły w historii, czyli pierwsze tam, no tu mniej więcej, nie tak? Mm-hmm. Teraz no, z daleka dość. W każdym razie, no też te stoki mają spore nachylenie, szczególnie jak już właśnie z lasu wyjdziemy tu całkiem na początku skupniu płazu. Jeśli by jeszcze Kosodrzewina była zasypana tym śniegiem, jak wiemy, na razie nie jest, póki roślinność wystaje w takiej zwartej jeszcze postaci, jak gęsty las, przyłany Kosodrzewiny, ona stabilizuje tę pokrywę śnieżną i te lawiny, nawet jakby schodziły, no to nie nabierają takiej dużej prędkości.
Natomiast już bliżej Wielkiej Kopy Królowej jest tak zwana Przełęcz Diabełek i tam jest no taki czysty żleb, jak widać tu po lewej stronie, tak? To mówię o tej, bo szlak tak bardziej po stronie wschodniej tego skupniowego upłazu idzie. No i tam moglibyśmy też spaść z lawiną. Potem przez tą przełęcz, tak zwany Diabełek, przechodzi się na stronę Doliny Awarzynki i jest taki trawers, gdzie no, trawersujemy dość strome żleby, gdzie również mógłby się zdarzyć wypadek lawinowy. No i potem jest przełęcz między kopami do Murowańca stosunkowo bezpieczniej, bo są łagodniejsze zbocza. Od Jaworzynki podobnie, też w pewnym momencie wchodzimy, tak żeby ten drugi szlak jeszcze przeanalizować, wchodząc od Jaworzynki też przekraczamy szczególnie wyżej, o tu mamy tak, szczególnie wyżej takie bardziej lawiniaste żleby, gdzie też w historii zdarzały się wypadki lawinowe i te śniegi tymi żlebami mogą spaść. No a biorąc pod uwagę, że zaplanowaliśmy, może weźmy pod uwagę taki scenariusz, no realny, czyli planujemy w dwójkę, że idziemy w dwójkę na karp, budzimy się jutro rano, zadzwonił do mnie Mariuszek. Mariuszek, czyli gość, który zawsze sprawia problemy, to jest oczywiście wymyślony Mariuszek, także nie wiem, czy mam kolegę Mariusza. Na pewno mam jakiegoś Mariusza, ale to nie o ciebie chodzi, Mariusz. Mariuszek zadzwonił, że chciałby dołączyć, a wiemy, że Mariuszek problematyczny. Dodatkowo prognoza pogody no lekko się zmieniła. Czyli na przykład na gorszą jeszcze? Na gorszą, czyli bo nie jest dobra. Jest no dobra, właśnie, bo nie jest dobra. Silny wiatr i opad śniegu. Właśnie, czyli jakby się te czynniki zmieniają, to co wtedy powinniśmy zrobić? Chcę ci być zrobić? W sobie, bo ja biorąc pod uwagę to, że skarbów byśmy tak na styk mogli zjechać do tego Czarnego Stawu, wziąłem pod uwagę warunki terenowe na strumieni. Zapomniałem o tej prognozie pogody, że jednak jest kiepska i to się w ciągu dnia pogorszy. Także już ta granica się przesunęła. Że jednak bym z tego karbu nie zjeżdżał. Ale mam tego Mariuszka jeszcze. To, już, no i... to Mariuszek chyba przekreślił nasze, bo zmieniają się plany w stosunku do tego, co zaplanowaliśmy, czyli pierwszego filtru, no to w zasadzie było już niekorzystnie, a jest bardzo niekorzystnie. Czyli ale spróbujmy jeszcze. Jeszcze próbujemy. Idziemy do schroniska. W razie wątpliwości przy tym trzecim stopniu zagrożenia lawinowego, to jest jeszcze trzecia droga do Murowańca, Doliną Suchej Wody Gąsienicowej. Jeśli chcielibyśmy tam w tą otwartą dolinę wejść. Tam praktycznie zagrożenia lawinowego na drodze nie ma. Lub jest bardzo minimalne w jakichś ekstremalnych warunkach, coś by tam gdzieś mogło wyjechać. Po analizie terenu też możemy to zobaczyć. Ale powyżej Murowańca mamy otwarty teren. Póki co jest taki płaski. Natomiast za bardzo się zbliżając w kierunku Uchrocia Kasprowego, czyli no od Kasprowego Wierchu ten stoki strąbsze, oczywiście można odpowiednio wybierając trasę, trzymając się z dala od tych stoków, bliżej może środka doliny, wybierając trasę bezpieczną, bezpieczniejszą powiedzmy, nie? Czyli jak najdalej od zboczy, strąbszych, szczególnie 30 stopni. Jeszcze byśmy kawałek tam podeszli, byśmy zastosowali filtr drugi, czyli lokalny, obserwując całą dolinę. I co nas tu interesuje? Patrzymy, czy prognoza pogody się mniej więcej sprawdza. Jeśli uznaliśmy, że to, co dzisiaj widzimy, czyli ten silny wiatr, 70 km na godzinę, opad śniegu, twarda pokrywa śnieżna poprzednia, że jeszcze nas to puszcza, ale wiatr jest mocniejszy na miejscu, śniegiem wali jeszcze bardziej, wiadomo, że przyrost pokrywy śnieżnej, szczególnie na stronach zewnętrznych, będzie jeszcze większy, już możemy mieć wątpliwości. Jeśli jest widoczność, no bo jeszcze widoczność jest ważna, tak? Czy zachmurzenie. Jeśli widzimy stoki, obserwujemy, czy tam nie ma świeżych lawinisk. Być może schodzą spontaniczne lawiny. No to już jest taki sygnał alarmowy dla nas, że Murowaniec, herbatka, piwo i ewentualnie trasa na Kasprowy Wierch, jeśli by kolejka chodziła, jeśli by tam służby dopuściły do jazdy. Natomiast no, świeże lawiniska lub spontanicznie schodzące lawiny, które obserwujemy, w terenie, w który się chcemy udać, no to wiadomo, jest dyskwalifikacja dla wyjścia. Inne oznaki alarmowe. Lornetka by się mogła do tego przydać, żeby obserwować stoki, jakieś pęknięcia, prawda? Jakieś tam, powiedzmy, większe poduchy śniegu. To możemy zaobserwować, porównując starą pokrywę śnieżną. Najczęściej będzie taka trochę ciemniejsza. To w ostatnich dniach było widoczne.
że świeży opad na tą lodową pokrywę od razu był widoczny. Jasny, taki biały śnieżek na ciemniejszym śniegu na tej pokrywie lodowej. No to tak zwane poduszki, które jakby na to wleść, możemy z całą tą poduszką spaść. Czyli obserwujemy takie rzeczy. Teren. Jeśli byśmy poszli dalej, no to porównujemy miejsca krytyczne, które wymierzyliśmy, że przekraczają 30 stopni, 35 czy 40. Czy rzeczywiście teren się zgadza z tym, co żeśmy z mapy wymierzyli lub wyczytali z przewodników. Może niedokładnie zmierzyliśmy, może przewodnik nie był dokładnie opisany, a mogło też się zmienić od śniegu samego. Jakieś tam strome stoki zrobiły się bardziej łagodne, bo tego śniegu tak nawaliło i wyrównało. Nie? Już jest, szczególnie jak to jest pokrywa taka utrwalona, to już jest inne nastromienie, bo lawiny najczęściej będą schodzić świeży śnieg po tej starej pokrywie śniegu. Także to bierzemy pod uwagę. Czyli znowu bierzemy pod uwagę czynniki pogodowe, śniegowe, czyli oznaki alarmowe ewentualne w śniegach. Działalność wiatru lokalnie też możemy obserwować po formach wiatrowych, czyli jakieś tam zaspy, wydmy. Można linię wiatru, kierunek wiatru lokalnie ocenić, on zgodny z prognozą, czy być może się trochę zmienił, a może się zmienił w dolinie, dlatego że tam jakieś zawirowanie nastąpiło. W starych pokrywie śnieżnej się tworzą tak zwane zastrugi, czyli wiatr wywiewa i tworzy takie zamarznięte jakby grzywy morskich fal. I na tej podstawie też oceniamy kierunek wiatru. Czyli ten czynnik cały czas pogodowy, terenowy, też mówiłem o tym, no i czynnik ludzki, czy dajemy radę, bo na przykład ktoś tam po chorobie ma gorszą kondycję, już nam plan czasowo się nie bardzo zgadza. Czy Mariuszek tam, poszedł? Czy Mariuszek też z nami jest? Czy się ktoś przewraca na przykład już na podejściu, bo tak wiatr wieje? Także kolejna ocena sytuacji i znowu mamy te trzy czynniki. Czyli trochę weryfikujemy to, co zaplanowaliśmy w domu, w tym, co spotykamy już w dolinie, jako całe. Okej, a teraz w zasadzie mamy tutaj takie pytanie, które notabene dość fajnie nawiązuje do tego, a czy nie lepiej podejść trasą zjazdu w niepewnych warunkach? Zielonego stawu może nie dać odpowiedzi co do zjazdu na czarny staw. Marcin Kuś w ogóle pozdrawiamy, bo to nasz dobry znajomy. Bardzo dobre pytanie i oczywiście, że tak. Jeśli by dla mnie ten zjazd skarbu był taki ważny, jakiś ekstremalny, to najlepiej podejść trasą podejścia, bo wtedy ocenię na tej trasie. To, że podchodzę z zielonego stawu na karp, to nie dam informacji o warunkach na stronę czarnego stawu, dlatego że mogą być zupełnie inne. Dlatego, że to inna strona, prawda? Nawietrzna, może być inne nasłonecznienie, tam wschodnia wystawa, strąbsza, słońce rzadziej dociera, może być zupełnie inny śnieg. Czyli dla takiego zjazdu, jeśli bym chciał dla tego zjazdu iść, to jak najbardziej trasą podejścia. Natomiast ja mówiłem o tym zielonym stawie, że żeby wycieczki nie zmarnować, a jeszcze jakieś informacje zebrać. Bo od strony czarnego stawu, no to byśmy sobie poszli do granicy lasu i już byśmy mieli duże wątpliwości, czy iść dalej, bo tam ta dolina jest mniej rozległa niż zielona dolina Gąsienicowa. Te stoki są bliżej. No wypadki lawinowe, chociażby sam Karłowicz, co zginął na małym stoku zaraz po wyjściu z granicy lasu. Tam można oczywiście pójść też taką trasą bezpieczniejszą, po prostu w nawiązaniu do Czarnego Potoku, czyli całkiem osią doliny. I omijamy z dalsza te stoki lawinowe, nie przecinamy ich i zasięgi lawin też są w razie czego dalsze. Także jak najbardziej trasą podejścia. W zasadzie możemy pokazać to miejsce, o którym mówisz, bo ono jest bardzo ciekawe, bo do Czarnego Stawu Gąsienicowego to chodzą praktycznie pielgrzymki. Tak, ludzi warto przechodząc pokazać. Przez ten trawers. Mały stoczek z niewielkim żlebem z boku, a w najbliższej okolicy zginęły tam dwie osoby z tego, co ja wiem. Mieczysław Karłowicz, znany kompozytor, w 1909 roku. Jesteśmy, zaraz się tu, to jest mapa nasza, skiturowego Zakopanego i dlatego tak ciężko tu znaleźć cokolwiek. Za dużo tras przechodzonych. O, tutaj mamy zresztą, Pańszczyzna, daleko pojechałeś, kolano jest, dobra, pomnik Karłowicza mam. Jest, także tutaj macie Murowaniec, tu jest trasa podejścia, tu widać właśnie pomnik, tak. Te słynne zbocza. Tu nawet widać, że
grzbiet, który tutaj, nie wiem, czy możesz tak przejechać, tak mnie, mojego palca pewno nie widać, myszka byś pokazał, grzbiet już się tak wznosi w kierunku małego kościelca i wygląda zupełnie niegroźnie. Nad miejscem, gdzie zginął Karłowicz, to tego stoku jest taka polanka, tu może tego nie widać na tej mapie, nie tylko przy kamieniu, ale troszkę powyżej jest taka polanka, ale ona ma ze 100 metrów szerokości i z 200-300 długości. Wydaje się taki stok niegroźny. Nie działa na wyobraźnię zupełnie, że tam jakaś lawina straszna może zejść, a jednak wystarczyło, żeby Mieczysław Karłowicz tam został zasypany lawiną, no i zginął. Inna sprawa, że on szedł sam, wpadł tak zwaną pułapkę terenową, czyli doły, przeróżne rowy, gdzie niewielka ilość śniegu może nas zasypać. Być może, jeśli by według obecnych zasad chodzenia zimą po górach szli w kilka osób, a propos grupy właśnie, jednemu nie powinno się chodzić samym po górach. Przykładem jest ten wypadek Mieczysława Karłowicza. Dwie osoby, fajny zespół, fajnie się dogaduje, szybka komunikacja, natomiast ciężko jest, jak jeden ulegnie wypadkowi, jeden na jeden, ratownictwo jednego, żeby pomóc drugiemu, jest dość trudne. Najlepsze zespoły są właśnie 3-4 osoby, żeby w razie czego, czy jeden zostaje przy poszkodowanym, kolejny leci po pomoc, bo na przykład nie ma zasięgu w tym miejscu, czy w dwóch transportują tego jednego poszkodowanego, no ale tam powiedzmy wystarczyłyby dwie osoby, tak sobie teraz teoretyzuję. I tylko w odpowiednich odstępach i jeden obserwuje wypadek tego człowieka, który został zasypany przez lawinę, nie musiała to być wielka lawina, no tylko że wpadł w pułapkę terenową i albo odkopuje go, w międzyczasie zawiadamia telefonicznie pomoc, docierają ratownicy, no dzisiaj to by zupełnie inaczej wyglądało. Natomiast poszedł sam, no odciął się od takiej najprostszej nawet pomocy. No tak, zresztą słuchajcie, no, tutaj jak widzicie, to jest, tak jak wspomniałem, mapa skiturowego Zakopanego, którą zrobiliśmy w konsultacji też z panem Jankiem Krzysztofem, który nam pomógł bardzo w tej kwestii. I tutaj widzicie takie wykrzykniki, te żółte wykrzykniki oznaczają, że jeżeli jest zagrożenie lawinowe, no znaczące, czyli tu mówimy o trójce, jest to znaczące zagrożenie lawinowe. Znaczne nawet. Znaczne, to wybierz bezpieczniejszy wariant podejścia. Ten żółty wykrzyknik właśnie to oznacza, bo na tej mapie znajdziecie też czerwony, tak jak tu. I czerwone oznacza, że no nie ma bezpieczniejszego wariantu, więc po prostu jeżeli to miejsce, to jest, że pańszczycki żleb, jeżeli to miejsce, żółty, żółty, no to po prostu trzeba zawrócić, bo nie da się tego inaczej obejść w sąsiedztwie. A pokaż może, jak obejść ten szlak w warunkach większego zagrożenia lawinowego. To niekoniecznie musi być trójka, może być dwójka, która nam tak, no właśnie, mniej więcej przed wyjściem z lasu, taką ścieżką tam jest, obniżyć się do osi doliny, czyli na linię potoku, którego może nie być zimą widać nawet, nie? Ale w największe zagłębienie nie tniemy stoków w poprzek, który może być lawinowy, i zasięgi lawin z sąsiednich stoków no, mogą dotrzeć, tylko mamy jakby czas na reakcję, idąc osią doliny. To tak najczęściej jest najbezpieczniej zimą, tak samo jak po tych postawach. Nie? Zamarznięte stawy, abstrahując od tego, czy one będą pękać lód, czy nie będzie, raczej jak już jest środek zimy, to nie powinny, no to najbezpieczniej środkiem stawu, po prostu z dala od zasięgu lawin się znajduje. Dokładnie. Więc teraz tak, wracając, bo my mamy dużo takich pobocznych wątków w naszej dyskusji, a chcemy zaplanować wycieczkę na karp. Powiedzieliśmy o planowaniu w domu. Przeszliśmy do... No, rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Ze schroniska ogląd na dolinę, no to powiedzmy drugi filtr lokalny. Czyli przechodzimy do trzeciej, do ostatniego filtra. Filtr strefowy. To można wykonywać wielokrotnie, prawda? Każdy stok taki, który chcemy eksplorować, czy podchodząc, czy zjeżdżając z nim, no to musimy niezależnie ocenić. Czyli filtr regionalny robimy raz, taki posiad jak tutaj z Mateuszem, tylko możemy to szybciej robić, bo my dużo pobocznych tematów. Chyba, że będzie flaszka, no to nie będzie to szybciej. To możemy dłużej. Ale ten robimy raz. Ten lokalny, powiedzmy, co zmienimy dolinę, no to ogląd na dolinę, na zbocza sąsiednie, to w każdej dolinie raz. Natomiast filtr strefowy możemy w danej dolinie też jeszcze kilka razy zrobić. Tak to mniej więcej wygląda. No filtrze strefowym, co robimy, prawda? Czyli
pogoda, no to cały czas obserwujemy, co się dzieje, prawda? Działalność wiatru, to co mówiłem, zaspy, wydmy tak zwane, albo zastrugi w starych warstwach śniegu. Jutro będą widoczne bardziej wydmy niż zastrugi, ponieważ no ta stara pokrywa śniegu jest bardzo twarda, raczej wiatr z niej już nic nie wywieje, natomiast z nowego, świeżego śniegu będzie dość dużo i raczej w formie wydm będziemy go widzieć. Czy działalność wiatru, kierunek wiatru będzie na tą łagodną stronę wydmy, natomiast zawietrzna będzie ta taka strona wydmy. To, ile świeżego śniegu, możemy sobie kijkiem zmierzyć, ile tego śniegu dopadało, czy rzeczywiście zgodnie z prognozą. Potem teren, no to też oceniamy, czy zgodny z naszymi tam wyliczeniami mapowymi wcześniej w domu, no i ludzie jak się zachowują, prawda, czy dyscyplina, jak lider mówi, że trzymam odstępy, no czy wszyscy trzymają, czy wszyscy tam jakoś idą w dobrym tempie, czy no, równa grupa, czy nikt się tam nie przewraca z powodów różnych, prawda, i tak oceniamy ten czynnik ludzki. I to robimy też kilkukrotnie, prawda, czyli podchodząc na karp, tak przykładowo, żeby już nie było z tym karbem, biorąc pod... metoda filtrowania 3x3 polega też na tym, czy za którymś razem nie powiedziemy sobie nie. Czyli filtr pierwszy, prognoza pogody, już bardzo słabo, ale z dołożeniem filtra, czynnika drugiego w filtrze pierwszym, czyli w domu, czynnika terenowego, to już bym powiedział nie, prawda? Czyli ten wiatr, dużo pad śniegu plus nastromienie 39 stopni na stronę czarnego stawu, no to już te dwa czynniki razem już słabo, prawda? Już myślimy o innym planie. Czyli może murowaniec, ale na przykład kierunku kasprowego byśmy poszli przy trasie narciarskiej. I żeby zjechać padakami w świeżym śniegu na przykład. No właśnie, czyli tak naprawdę już na etapie planowania plan musieliśmy zmienić i w zasadzie to jest problematyczne. Tak mi się wydaje, jak rozmawiam ze znajomymi, że tych stoków, które są ambitniejsze, ale są bezpieczniejsze, czyli mamy trójkę, no karp nas nie puścił, to w zasadzie dużo u nas nie ma, a szczególnie przy obecnej zimie, gdzie tak naprawdę w wielu miejscach śniegu nie ma też. Także zostaje nam niewielka możliwość. No niestety, tu dochodzimy do kolejnego etapu jeszcze w czynniku ludzkim, kolejny element, czyli psychologia grupy, prawda? Im większa grupa, tym się nią gorzej zarządza. Często bywa tak, że no, idzie tych kilka osób, same harbagany, każdy myśli, no ja bym tu odpuścił już, ale nie powiem pierwszy, że ja się boję, bo wyjdę na tchórze. I to też może być taki czynnik, że wszyscy mówią, myślą sobie, że jest źle, ale nikt się nie odezwie pierwszy, no bo trzeba zjechać, ja nie wyjdę na tchórze. No, ktoś to musi jakby to przerwać, to milczenie i powiedzieć, no chłopaki, coś chyba jest nie tak, zastanówmy się, może jutro będą lepsze warunki. Jeszcze sobie zjedziemy sobie łagodniejszym stokiem, a ten ambitniejszy zjazd przełóżmy na następny dzień, być może za kilka dni, jak się warunki troszkę ustabilizują. Dokładnie tak. Słuchajcie, korzystając, bo ja tu mam taką ważną misję, a misja moja główna tutaj jest, znowu Bartek podpija. Moja główna misja jest taka, żeby wam przypomnieć o tym, że jest to live charytatywny. Live charytatywny, czyli zbieramy kasę na Fundację Pełną Życia i tą wiedzę, którą Bartek wam przedstawia, to jest wiedza gromadzona z jego... doświadczenia Mateusza, ja mam trochę dłuższy, ale wiadomo, w formie dyskusji to się tak jakoś lepiej planuje, bo nawet taki lider, najbardziej świadczona osoba w grupie, może coś tam przegapić, nie? Ktoś tam coś wspomni i tak, no tak, tak znaczy, to wygląda. To jest też śmieszne, bo zawsze jak z Bartkiem rozmawiamy o jakichś kwestiach górskich, to jak ja zaczynałem w ogóle poruszać się po górach, to Bartek wtedy już robił po prostu cuda. No, także no i dzieli nas pewna gigantyczna dawka wiedzy i dlatego Bartek jest tutaj. No, macie fajne doświadczenie, że Bartka można posłuchać. Jeżeli właśnie ten live podoba, to będziemy bardzo wdzięczni za wpłatę na Fundację Pełną Życia. No i możecie, moi drodzy, zrobić to w bardzo prosty sposób. Wysyłamy w komentarzu link. Wystarczy ten link kliknąć i wpłacić dowolną kwotę. Jeżeli ten live wam się podoba, chcecie docenić wiedzę Bartka, także w ten sposób możecie to zrobić. Piotrek ma pytanie, czy da się wyłączyć oznaczenie ostrości
mocno migałem. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, Piotrek, ale następnym razem to jakoś spróbuję rozgryźć. Nie wiem, jak to zrobić. Okej, w zasadzie powiedzieliśmy pokrótce, bo o tym można mówić. Tak, bo to wchodzi w zakres całej problematyki lawinowej, lawinoznawstwa, nie? Tak, ale oceniania śniegów, pogody. No dokładnie, natomiast na co chcieliśmy zwrócić uwagę w tym live'ie? Na tym, że przy procesie planowania trzeba zwrócić uwagę na własne ambicje i cele i po prostu pewnego dnia, czyli na przykład jutro bardzo chcę zjechać skarpu, ale niestety z niego nie jadę, muszę na niego poczekać niestety chwilę. Też chciałem. Pierwszy raz jeszcze końcu. Jeszcze kilka dni. W końcu pierwszy raz, Bartek, byś zjechał i w tym sezonie może coś z tego było. Także słuchajcie, o to nam chodziło, także rozwijajcie swoją wiedzę, patrzcie na to, na świat otaczający bezpiecznie i z pewną dozą pokory. Te wypadki, które się zdarzają teraz, no to tylko nam o tym przypominają, że czasem trzeba po prostu odpuścić. Tak, warto analizować jakieś wypadki lawinowe. Coraz częściej ludzie, ci co wyszli cało z wypadku lawinowego, opisują tam swoje doświadczenia, no i tam czasem taka analiza jest tego, dlaczego do tego wypadku doszło. Warto poczytać, żeby się uczyć na błędach innych. Warto czytać też różne książki, opracowania na temat właśnie planowania wycieczki, czy ogólnie lawinoznawstwa. Także warto tą zbierać doświadczenie własne, ale nie tylko na własnej skórze doświadczać w terenie już, tylko wcześniej się przygotować tak no, teoretycznie troszkę, poczytać, oglądać filmy. Dokładnie. Słuchajcie, więc dziękujemy Wam bardzo za tego live'a. Prawie się zmieściliśmy w godzinie, także timing idealny. Dziękujemy raz jeszcze. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Na szlaku. Czołem.